Cześć, z tej strony BNN23 witam was w takim bonusowym materiale na moim kanale, gdyż twórcy, czyli Ironhide, wydali nowego newslettera. Ale nie jest to powrót taki oficjalny tych newsletterów, a jest to newsletter taki specjalny z racji na DLC związane z tymi pirackimi królami. I tutaj Shippy, czyli nasz redaktor naczelny, ta owca, przeprowadza wywiad właśnie z jednym z tych kapitanów, z tych Lordów, władców, piratów, jak ich zwał, tak zwał, a dokładniej z makakiem, czyli z tą małpą, którą widzieliśmy w trailerze zapowiadającym właśnie DLC Pirate Kings do Kingdom Rush Vengeance. Także zobaczymy, co oni tam powiedzieli, jakie pytania zadał Shippy, jak odpowiedział ten makak, bo tak się nazywa ten kapitan, ta małpa, i co generalnie jeszcze przekazali nam twórcy. Jeśli chodzi o datę wydania. Tego właśnie DLC będzie to miało miejsce 12 września, także już niebawem, poza tydzień. No, i newsletter rozpoczyna się następująco. Witajcie, obywatele Linyrii. Bunt przeciwko Weznanowi na pięciu wyspach narasta, gdzie samozwańczy królowie morza wstrząsają sytuacją. Jeden intrygujący makak zgodził się. Ogawędzić. wpadnijmy i zobaczymy o co chodzi w tym całym małpim interesie. No i właśnie tutaj widzimy, że Shipi spotyka tego makaka. Ma on obstawę w postaci małp uzbrojonych w szable, w jakieś tutaj inne, że tak powiem gadżety, a także małp, które latają na papugach. Także widzimy, że taką będzie mieli jednostkę latającą i makak z Shipim rozmawiają w następujący sposób. Hej, tutaj znak jak wydaje dźwięk małpy, uuaa, potem kaszle i przeprasza, gdyż jakiś owoc utknął mu w gardle. Cześć owco, jak to się stało, że ogłosiliście się królami morza? Wiesz, że kapitan jest królem na swoim własnym statku? Cóż, pomyśleliśmy, czemu by nie popłynąć trochę dalej? Podczas gdy Władca Ciemności podbijał Hammerhold, my, Królowie Morza, splądrowaliśmy to, co nam się podobało, w piracki sposób. Jakie jest twoje porozumienie z pozostałymi czterema królami? Taj właśnie Shippee zadaje pytanie, jak wyglądają powiązania tego sojuszu. I Makak odpowiada. Podzieliliśmy wyspy między siebie i zawarliśmy pakt. Że będziemy tutaj siebie zwoływać, tutaj być źle przetłumaczone, bo na siebie krzyczeć, na pewno nie będą na siebie krzyczeć, tutaj błąd w tłumaczeniu. Chodzi o to, że będą się zawiadamiać i dawać znać, e, jeśli armia weznana zacznie coś węszyć. Mamy nawet wymyślny system dostarczania papug i wiadomości w butelkach, przygotowane na tę okazję. Nie zaskoczą nas, mówię wam. No, i właśnie widzimy, że mają dwie drogi, w jaki sposób dostarczają między sobą wiadomości. A na razie te butelki mniej praktyczne niż papugi, ale kojarzą się oczywiście te metody z piratami jak najbardziej takie wiadomości w butelkach. Shipy na to odpowiada: Dobrze być gotowym. Czy jesteś pewny swoich zabezpieczeń, tych całych przygotowań? I makak odpowiada. Niektórzy twierdzą, że małpy morskie to tylko sprytny chwyt marketingowy. Ale pozwólcie, że Wam powiem: nie wygłupiamy się. Moja załoga jest najlepsza na wszystkich morzach. Wyszkolona we wszystkim: od akrobacji po walkę na mieczy. Tajemnica małpiej wyspy nigdy nie wpadnie w ręce weznana. No i makak jest tutaj pewien umiejętności swojej załogi. No tak, małpy zwinne, szybkie, akrobatyczne, właśnie, mogą okazać się dobrymi przeciwnikami. No i też, znając swoją wyspę, wiedząc to jak na niej, będą na pewno jej bronić zacięcie do końca. No i oczywiście, Shipi potem kończy wywiad z makakiem, dziękuję mu i dzieli się makak z Shipim tym, co ma w bufecie głównie bananami. No i właśnie po tym jak odwiedził wyspę małp, Shippy udaje się z powrotem na linerejskie pastwiska. I na koniec mamy jeszcze zadane pytanie. Czy ci piraci naprawdę mieliby szansę przeciwko Dark Army? Makak wydawał się wystarczająco pewny siebie. Ale czy gniew weznana nie byłby bardziej zaciekły? Dowiemy się wkrótce. I znowu na koniec tego newslettera mamy tą frazę, że wynocha owca, że tutaj szypi. Eee, właśnie chyba to nie jest do końca do Shippiego. Eee, chyba moje to rozumienie tego kontekstu mogło być błędne, albo przynajmniej w tamtych newsletterach faktycznie takie było, a tutaj jest inne, nie wiem. Ale już 12 września przekonamy się, co będzie dokładnie i jak będzie się prezentowało DLC Pirate Kings. No, i właśnie tam będzie mieli tych pięciu królów piratów. Makak jest jednym z nich, i jest to ta małpa, która pokazywała Zadek w właśnie trailerze samego DLC. A pozostałymi kapitanami są Widmowy Okręt i Widmowy Kapitan Spectro. Kapitan Blackthorn, który powraca i pewnie będzie głównym bossem tej kampanii, tej mini kampanii tego DLC. Tak samo jak w takiej samej roli jak właśnie Malik Hammerfury w Hammer w Hammerholdzie, tylko no właśnie, tam w Hammerholdzie mieliśmy inną sytuację, bo Malik jest władcą Hammerholdu, był najważniejszą osobą z tej frakcji. Tutaj natomiast mamy sojusz jakby pięciu równo takich rzędnych postaci, natomiast po prostu kapitan Blacktor będzie tym ostatnim i pewnie w jakiś sposób najpotężniejszym. Mamy też czarnego korsarza, czyli też postać, którą kojarzymy z poprzednich Kingdomów, też w odnowionej wersji, w odnowionym designie. Pewnie z odnowionymi mocami. No i mamy też moim zdaniem najciekawszą postać, czego Deep Kinga, tego rekina, tego wielkiego żarłacza białego w takiej humanoidalnej bardziej wersji. No i myślę, że ten boss będzie dla mnie najciekawszy. No i każda z wysp też jest pod tych wszystkich piratów, że tak powiem przygotowana, że kojarzy się ona z kapitanem, który właśnie tą wyspę zamieszkuje. Czyli właśnie tutaj małpy mają swoją tą małpią wyspę Ta wyspa tego rekina była właśnie w kształcie takiej paszczy rekina tak dalej. Także tutaj też te twórcy pod względem takiego projektu fajnie to przygotowali No jak na razie mówiłem że to DLC moim zdaniem Na razie prezentuje się obiecująco Natomiast Z ostateczną oceną trzeba się wstrzymać do premiery Wtedy zobaczymy jak to gameplayowe wygląda jak przeciwnicy wszyscy się prezentują, ilu ich jest, no bo wiadomo jest to, że wszystkich w trailerze nam nie pokazali, bo to by było zresztą głupie. No i jak będą pod poziomem, jeśli chodzi o poziom trudności, prezentowały się te bossy, te mini bossy pewnie, i boss główny, jakim będzie kapitan Blacktor. i generalnie jak lorowo to jeszcze będzie wszystko wyglądało, jakie będziemy mieli tam kacztenki czy coś i tak dalej. Natomiast myślę, że będzie to coś fajnego. I raczej jestem nastawiony pozytywnie. Także no zachęcam Was do pisania swoich opinii w komentarzach, swoich przemyśleń: co sądzicie o samym makaku, co sądzicie o tym, że tutaj użyli tego newslettera jako takiego narzędzia do promocji tego DLC. Moim zdaniem nie jest to nic dziwnego. No i generalnie, jeśli macie coś fajnego do powiedzenia, to zachęcam, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji, a ja się z Wami żegnam. Słyszymy się niebawem w kolejnych odcinkach, które zapowiadałem, że pojawią się w najbliższym czasie na kanale. Prawdopodobnie kolejnym odcinkiem po tym będzie odcinek serii Kingdom Rush Lore, a bohaterką tego odcinka będzie smoczyca Lumenir. Natomiast tutaj nie ma nic do dodania, także trzymajcie się i cześć!